Wow. Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku wbiję sobie 7000 pucharów w Brawl Stars wraz z osobą z mojego klubu. Także dołączacie też do klubu, to no właśnie będziemy wspólnie grali. Być może właśnie też pojawicie się na odcinku, ale dobra, bez zbędnego przedłużania. Przechodzę już tutaj do gierki, no i będziecie mieli timelapsa, a po gierce zmienię sobie moją ikonę, no i też właśnie otworzę sobie mega boxa. Także no, zapraszam was do gry. Dobra, więc jak widzieliście, zresztą jak widzicie, tutaj już mam równo 7000 pucharków. No i teraz sobie zmieniam ikonę. I jak coś, to już tej mojego klanowicza nie ma, ponieważ no już musiał skończyć. No dobra, nie, to nie jest już istotne, mam 7000 pucharów. Jeśli chcecie też, żebym być może to też właśnie z wami nagrał odcinek, to musicie być w moim klanie. Także zapraszam bardzo serdecznie. Klub trzeciego. Dobra, w takim razie teraz sobie zmieniam ikonę. Dobra, więc jestem już w wyborze ikon. No i wybieram sobie właśnie tą ikonę, którą tutaj widzicie na przybliżeniu. No i dobra, mam już aktywną tą ikonę, jak widzicie w lewym górnym rogu. No, jest już ona na moim profilu. No i teraz przechodzimy do no najlepszej części tego odcinka, czyli do mega boxa, a mianowicie to do otwarcia mega boxa, ale dobra, tutaj przejdźmy sobie, zbierz mega skrzynka. Dobra, więc tutaj uwaga, mamy już tam, już tutaj nam spadł mega box z nieba, jakby to powiedzieć, i tutaj uwaga, 304 monety, do Jessie 8 punktów, do Tary 9 punktów, wow, pierwsze punkty do Tary, do Rose 19 punktów, do Gina 26 punktów, do Rico 79 punktów aż i... Wow! 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 Nie, tego to ja się nie spodziewałem, słuchajcie. Mamy Franka, słuchajcie, mamy Franka. Nie, jestem tak zadowolony. Nie, mega jestem zadowolony, słuchajcie. Mega jestem zadowolony. Dobra, przeczytajmy sobie jego opis. Frank robi zamach młotem w kierunku wrogów, wysyłając falę uderzeniową. Jego super atak to wyjątkowo potężne, ogłuszające wrogów uderzenie. I mamy jeszcze dwa bonusy. Nie no, ale nawet jak tam będą jakieś sub bonusy, to i tak się mega cieszę, więc zobaczmy. 4 eventikety i po 2 jetonów, także się mega cieszę. No, mega się cieszę, tego się kompletnie spodziewałem. I no, za chwilę wracam. Dobra, chodziło mi generalnie o to, że była oferta w sklepie na zakupienie właśnie Franka i skina do Franka i kosztowało to 179 gemów i myślałem, że jak już mam Franka, to będę mógł kupić do niego skina w promocji.
No ale jednak tutaj mi się zmieniło na Mortisa, nie mam wystarczającej ilości gemów. No i na razie sobie go nie kupię. Ale dobra, słuchajcie, jestem już z powrotem w lobby. Jestem mega zadowolony. No i teraz patrzcie tutaj, szybka transformacja, można to tak powiedzieć. No nieważne, szybka przemiana 3-4. Wow, zobaczcie jaka magia. Dobra, mamy już tutaj Franka, więc tak on się tak. Tutaj on się tak prezentuje. W ogóle on jest mega, mega wielki. Tutaj ten młot jest mega, mega duży. W ogóle wystaje aż poza jakby. No wystaje poza ekran. Dobra, nieważne, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a na pewno Wam się spodobał, no bo nowa postać. W ogóle wow, słuchajcie. I teraz Wam jeszcze w sumie pokażę, jakich mi brakuje postaci. A więc tak, brakuje mi właśnie Mortisa, który jest teraz w sklepie do kupienia, ale niestety sobie go nie kupię. No i brakuje mi Spike'a, Kruka oraz Leona. Także ja już jestem tutaj z powrotem, no i ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu w Brawl Stars. Klub ma nazwę Klub Trzeciego, klub jest dostępny od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i musicie być aktywni, ponieważ osoby, które są nieaktywne przez miesiąc, są wyrzucane z klubu, ponieważ no, klub musi się rozwijać. Jak to woli, klan albo klub. Dobra, nieważne, bo już strasznie przedłużam. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam. No i cześć.